Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje atrakcyjne pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub prowadzących działalność na terenie województwa podlaskiego. Oferujemy pożyczki obrotowe, inwestycyjne i hipoteczne. Podlaski Fundusz Rozwoju to bezpieczny i zaufany partner, którego właścicielem w 100% jest Samorząd Województwa Podlaskiego. Wartość umów pożyczek przekroczyła już 35 milionów złotych. Ty możesz podpisać kolejną. W kilku suwalskich placówkach oświatowych ogłoszone zostały konkursy na dyrektorów. W ogłoszeniu wymienia się cztery przedszkola, numer 2, 3, 7 i 8. Ratusz poszukuje również kandydatów na dyrektorów szkół. Dotyczy to trzeciego liceum ogólnokształcącego, zespołu szkół numer 2, w skład którego wchodzi drugie liceum ogólnokształcące i szkoła podstawowa numer 9. Prócz tych dwóch placówek do zmian może, choć nie musi, dojść również w zespole szkół nr 6 imienia Karola Brzostowskiego oraz pierwszym liceum ogólnokształcącym oraz szkole podstawowej nr 11. Ostatnią placówką jest Suwalska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Jeśli chodzi o sprawy kadrowe, wciąż nie jest znany wynik prac komisji konkursowej, której zadaniem miało być wskazanie kandydata na stanowisko dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury. Konkurs ogłoszony pod koniec września ubiegłego roku nadal jest w toku. Do 30 listopada zgłosiło się trzech kandydatów. Dwie osoby, już mówiąc kolokwialnie, przepadły. Jedna nie spełniła warunków formalnych, druga wycofała swą kandydaturę. Na placu boju pozostał jeden kandydat. Mimo to komisja do tej pory nie wypowiedziała się w sprawie ewentualnej rekomendacji.